Bardzo was serdecznie chciałbym przywitać, jestem na Auli jako prelegent po raz drugi, po pięciu latach. I tak jak napisałem, pewne rzeczy się zmieniają, ale Aula tkwi i trwa na posterunku, bardzo mnie to cieszy. Ja się nazywam Wiesław Kotecki, zawodowo UX-em zajmuję się od siedmiu, ośmiu lat. Obecnie nie tylko bardziej, nawet nie projektowaniem, tylko bardziej edukacją, ewangelizacją, jak tutaj widać na tym slajdzie, głównie gadaniem. I taka jest mi dzisiaj też moja rola. Była wspomniana była wspomniana konferencja, faktycznie w przyszłym tygodniu, 9-11 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich odbywa się, kilka słów o tym dłużej powiem. Natomiast tak naprawdę to, na czym dzisiaj chciałbym się skupić, bardzo się cieszę, że moja prezentacja, mimo że chciałem, żeby była przed prezentacją Magdy SPO, Magdy prezentacja była bardzo konkretna na temat procesu, jak łączyć Agile z ux -em. my faktycznie też jako firma pracujemy Agile'owo, mimo że nie tworzymy oprogramowania, to sam proces projektowy Staram się jak najbardziej zbliżać do filozofii Agile'a, więc z bardzo wieloma rzeczami się zgadzam, co mówi Magda. Natomiast dzisiaj będę mówił o czymś innym. Dzisiaj będę mówił o tym, co wynika z naszych siedmioletnich doświadczeń pracy z ogromnymi korporacjami. Obecnie pracujemy chociażby z firmą Intercars, polska firma, miliard, do, miliard dolarów przychodu rocznie, ale też ze startupami. Pracujemy i z bankami, i z dwuosobowymi firmami, i z firmami polskimi, i z zagranicznymi. I nie o to chodzi, żeby się chwalić z kim pracujemy, tylko że tak naprawdę nieważne czy mały startup, czy ogromna firma to problemy <coughs> z projektowaniem produktów i usług są dokładnie takie same. I nieważne czy mamy miliard na koncie, czy złotówkę. E, ważne jest to dla kogo projektujemy i co chcemy zrobić. E, jak występowałem pierwszy raz na Auli, to był rok 2008, pokazywałem ten slajd tylko nie z zielonym tłem, ale z tym samym Frankensteinem i to były czasy kiedy ludzie do nas przychodzili i mówili Hmm, zróbcie nam dobry usability. My mówiliśmy, ale wiecie, to, to nie tylko interfejs, tak? To, co mówiła Magda, ten dół góry lodowej koncept, idea produktu, jego definicja są wiele ważniejsze od interfejsu. Minęło lat 7. Frankenstein jest nowszy, natomiast niestety filozofia pozostała. Ciągle bardzo wiele firm do nas przychodzi i mówi, zróbcie nam dobry UX. No ja mówię, znów, słuchajcie. No. To tak do końca nie działa, bo to znów nie chodzi tylko i wyłącznie o interfejs, więc tak jak aula się nie zmienia, tak niestety też, mimo że zmieniliśmy troszeczkę etykietę z Usability na UX, bardzo dużo osób myśli o tym właśnie tylko czubku góry lodowej, o, o tym tak zwanym look and feel, jak to też się w korporacjach lubi nazywać, a to naprawdę nie o to chodzi. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć w praktyce, w kilku słowach, jak od jutra w swoich startupach, zespołach projektowych, możecie naprawdę ten UX User Experience projektować, a nie tylko o Samą kreację. Nie będę dzisiaj mówił, bo mam za mało czasu o designie, tylko bardziej o filozofii. Nie o tym, jak projektować na mobile, tylko jak myśleć o projektowaniu. To jest to, co chciałbym, żebyście wyszli. Mm, więc przede wszystkim user experience to nie user interface. To chciałbym, żebyście zapamiętali. User experience to nie wireframe dokładnie to, co mówiła Magda. Nie myślcie o tym, że da się tylko i wyłącznie zatrudnić gościa, który potrafi prototypować i w waszym startupie, w waszej firmie macie problem z głowy. My w branży bardzo często osoby, które w ten sposób myślą o sobie jako o projektantach tak nazywamy wireframe monkeys, tak? Czyli umiem akszura, jestem projektantem, umiem akszura, robię UX, to jest kompletna bzdura, tak? Bo każdy się może nauczyć Photoshopa, tylko nie każdy jest świetnym designerem, prawda? To user experience jest czymś o wiele więcej. Przede wszystkim jesteśmy na Auli i tak naprawdę Aula jest gdzieś połączeniem kilku bardzo ciekawych światów. Światem biznesu, świata biznesu, Startupów? Ile z Was ma jakiś własny startup? A ile z Was myśli o sobie jako o technologu? A o jako o designerze? I właśnie tak naprawdę przez te lata też zrozumiałem, że te świat designu i świat biznesu się bardzo ze sobą łączą I żeby, było ciekawiej, <laughs> i żeby było ciekawiej, pracują równolegle, ale dochodzą do bardzo ciekawych wniosków. No więc to jest oczywiście pytanie, czy. Jestem bardziej jak Jonathan Ivey, genialny designer, jeden z najlepszych na świecie, czy bardziej jak ten drugi pan, tak? Ale prawda jest taka, że obaj są geniuszami w czym? W tworzeniu produktów, tak? A dlaczego? Bo się skupiają na czymś, co najważniejsze w produkcji, czyli na odbiorcy. I to jest jakby rzecz najważniejsza. I tak jak wam mówiłem, że dochodzimy do podobnych wniosków, to tak naprawdę w tym samym okresie powstały dwie bardzo ważne książki. Ile z was, osób, ile z was czytało The Lean Startup? Hmm? To, jak wiadomo, w świecie startupów no, swego rodzaju Biblia. tak? Bardzo konkretny, praktyczny przewodnik po tym, jak, jak tworzyć startup, jak tak naprawdę też go projektować. Obok jest książka, tutaj być może nie widać, Marcina Tradera, UX Design for Startups. I tak naprawdę ta filozofia, którą Marcin Trader, czyli twórca UX PIN, pokazuje, też jest bardzo zbieżna z tym. I myślę, że dla osób, które chcą w swoim startupie korzystać z UXa i z jego, z jego doświadczeń, te dwie pozycje to, są bardzo do, to jest bardzo dobry początek. Tak? Natomiast to, co ja bym chciał dzisiaj Wam przekazać, to jest mniej więcej proces projektowy, który my wielkie stosujemy. Natomiast to jest jakby tak naprawdę zestaw kilku zasad narzędzi, którymi chciałem się z Wami podzielić, żebyście od jutra, tak jak powiedziałem, mogli bardzo konkretnie zacząć pracować nad user experience swojego produktu. No i pierwsza bardzo ważna rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. trudna dla bardzo wielu startupów, nie wymyślaj startupu, nie wymyślaj biznesu tylko twórz produkty. Nie zaczynaj dnia od czytania tech cruncha i myślenia hmm, na Kickstarterze to to osiągnęło bańkę, tak? więc ja zrobię to samo. Na TechCrunchu super pomysł, to ja zrobię, zrobię to, to i to. To jest najgorsze możliwe rozwiązanie. To, na czym powinniście się skupić i na czym powinniśmy się skupić, to na swoich klientach i konkretnym rozwiązywaniu ich problemu, bo tylko wtedy dodacie faktyczną wartość dla biznesu, a nie <laughs> myślenie o tym, że jak powtórzyć sukces firmy XYZ. Więc pierwsze pytanie jest zasadnicze, jaki problem chcemy rozwiązać? Jedną z najprostszych metodyk zaczerpniętych ze świata startupów jest oczywiście metoda CPS. I zdziwilibyście się, jak wiele startupów, i sami zadajcie sobie to pytanie, nie potrafi odpowiedzieć na to proste pytanie. Kto jest moim odbiorcą? Jaki problem zdefiniowałem tego odbiorcy? I w związku z tym, jak z tym łączy się moje rozwiązanie? I sami sobie odpowiedzcie w duszy, czy wasze pomysły, czy macie to przemyślane, bo jeżeli nie, to powrót do początku. Trzy bardzo, bardzo proste pytania. Nie wymyślaj startupu, rozwiązuj problemy. Rozwiązanie problemu użytkownika to jest dodanie wartości, a w oparciu o wartości budujemy model biznesowy. I w tej chwili jednym z takich bardziej popularnych narzędzi, świetnych narzędzi, które my też w swojej pracy stosujemy oczywiście, jest kanwa modelu biznesowego, Biznes Model Canvas z Alexa Sterwaldera. Kto korzystał, kto zna? Super. Tak, jest to bardzo popularne, bardzo fajne narzędzie, które na jednej kartce papieru pozwala wizualizować model biznesowy. I tak naprawdę my też gdzieś w naszej pracy agencji UX-owej, dostosowaliśmy go do, trochę do swoich potrzeb i znalazłem kiedyś taką bardzo fajną, bardzo fajną metaforę, która opisuje, w mojej opinii właśnie to, jak ta kanwa działa. I ktoś porównał y, biznes model kanwaz do teatru i powiedział, że, i że powiedział, że w ogóle biznes do teatru i powiedział, że lewa strona tego kanwasu, tak, czyli ta strona, która jest ukierunkowana na klienta, tak, na value proposition, na kanały, którymi się z nim komunikujemy, na relacje, a koniec końców na przychody jest jak scena teatru, to jest to, co widzi klient, jaka jest oferta, jaka jest dla niego wartość, aktorzy biznesu, natomiast prawa strona tego kanwasu jest jak to, co się dzieje za kurtyną, tak, czyli jak działa cały biznes, jak wygląda, jak wygląda... Yy, idąc za kanwasem, tak? jak, jakie są zadania do zrobienia, co są nasi partnerzy, jakie są nasze główne zasoby, a co za tym idzie, jakie koszty. Ale jak przypomnicie sobie, jak wygląda biznes model canvas? to na samym środku jest co? Kto wie? Value proposition, tak? To jest rzecz, którą Osterwalder umieścił na samym środku i właśnie value proposition to jest to miejsce, które my jako UX designerzy powinniśmy definiować. Czyli jaką wartość definiujemy dla klienta i najprostszą definicją war propozycji wartości jest Jaki klient ma problem i jak go obecnie definiuje, jak go obecnie rozwiązuje, i jak my to możemy zrobić lepiej, tak, żeby być lepszym od konkurencji. I, <laughs> i właśnie wartość jest bardzo ważna, że to wartość dla konkretnego odbiorcy. I tu się oczywiście pojawia temat, czy jesteśmy w stanie i jak definiujemy odbiorcę. Bardzo Was zachęcam do jednej z najprostszych metod yy, i najbardziej niedocenianych metod designu, <laughs> czyli metody person, gdzie. Po prostu staracie się zamienić swoją grupę docelową na realnych ludzi za pomocą zdjęć, nadajcie jej imię, nazwisko, tak? opowiedzcie historię, postarajcie się zrobić z niej normalnego człowieka z krwi i kości, który, który będzie odzwierciedlał nie statystykę, tylko będzie realną osobą, do której będziecie projektować. Tak? To są zdjęcia z warsztatów, które prowadzimy. Tak? Tych person potrafimy robić bardzo dużo, warsztatowo z klientem, w ramach naszego zespołu, i potem szukać części wspólnych. Tak? Tworzymy ich 7-8 takich obrazów użytkowników, wieszamy je wszystkie na ścianie, następnie zalepiamy żółtymi, zielonymi, niebieskimi karteczkami, szukając części wspólnych, na samym końcu kończąc z jedną, dwoma personami. Takie ćwiczenie można wykonać w godzinę w dwie tak? i po dwóch godzinach. Wiecie, kto jest waszym klientem. Nie tylko mówicie, że mm, kieruję go do mężczyzn lat 18 z Warszawy. Tylko mówicie, moim klientem jest wiecie kotecki. Tak? Co prawda ma lat 30, tak? ma dwójkę dzieci, ale wiem, że ma takie i takie problemy. I ten i to jego problem chce, chce rozwiązać. Tak? Jak zmienia to perspektywę? Jak tworzy relacje między wami a waszymi klientami? I narzędziem także pytanie, ile z was osób zna to narzędzie z kolei. No, ale trochę mniej popularne, a muszę powiedzieć, że jest świetnym uzupełnieniem Business Model Canvas. Jest to drugie narzędzie stworzone przez Osterwaldera, czyli The Value Proposition Canvas, które uzupełnia, tak naprawdę pozwala wam dokładnie zdefiniować, dokładnie zdefiniować tą środkową część Canwy, czyli Value Proposition i ta część tutaj, o, tutaj, tutaj, jest bardziej ukierunkowana na aktualną sytuację waszego odbiorcy, tak? Czyli, o, czyli tutaj mam Customer Jobs, Zadania do wykonania, problemy, jakie użytkownik chce rozwiązać. Tak. Warto się też zastanowić, jakie obecnie rozwiązuje. Tak? Czyli taka mała analiza konkurencji. Następnie zastanawiamy się, co go wkurza. To jest oczywiście pierwsza sprawa. Tak. Czyli jakie są te pains główne. Tak. Co go denerwuje w aktualnych rozwiązaniach? A co z kolei jest ważne i co mu się podoba? I ten kwadrat. To jest definicja Waszej usługi, czyli idziecie takim tropem. OK, jeżeli te rzeczy go wkurzają, to w ten sposób je rozwiążemy. Jeżeli te rzeczy mu się podobają, to może możemy być lepsi. A tutaj wypisujemy w związku z tym, wyciągając wnioski stąd i stąd, kluczowe funkcjonalności. Jeżeli sobie, jeżeli sobie porównacie to na przykład do The Link Canvas, zauważycie dużo podobieństw. Tak? Natomiast akurat ta konkretna, ta konkretna kanwa stawia o wiele bardziej na takie samo doświadczenie użytkownika i jego potrzeby. Jak to się robi? Bardzo prosto. Żółte karteczki, flamaster, praca grupowa i dyskusja. Tak bierzecie te persony, bierzecie taką kartkę papieru, nawet nie trzeba tego drukować, chociaż z internetu możecie ściągnąć to za darmo. Rysujecie kółko, kwadrat i yy, warsztat już i yy, warsztat w ramach teamu waszego z klientem gotowy. I powiedziałem dla małych i dla dużych ten user experience, ponieważ jako startup możecie sobie to narysować na ścianie. Natomiast jeżeli macie klienta i pracujecie dla dużej korporacji to uwierzcie mi, że nie ma nic bardziej magicznego, jak wejście na warsztat, powieszenie takich dużych wydruków i powiedzenie, to zostało zrobione przez profesora ze Szwajcarii. To działa. Facet jest numer jeden na Amazonie. I w tym momencie wszyscy podążają za waszym takim myśleniem, ponieważ to po narzędzie musi działać. Tak? Więc macie narzędzie od razu angażowania klienta. Więc dla małych i dla dużych, te wszystkie narzędzia, które możecie robić, im więcej macie narzędzi wizualnych tego typu, tym łatwiej <laughs> zaangażować cały team. Idąc dalej, nawet jeżeli nie potraficie rysować, a ja nie potrafię i macie już tych swoich użytkowników, macie te persony, definiujecie wartość, zastanówcie się nad scenariuszami użytkowania swoich klientów, nie ma nic łatwiejszego niż próba narysowania, <coughs> niż próba narysowania historyjek, komiksów, to co Magda mówiła o, o User Stories, my w naszej pracy przedstawiamy jako historię, ale z ich życia wzięte, w kontekście, tak, gdzie w tych kontekstach staramy się znaleźć miejsce dla naszego rozwiązania, dla naszej usługi. Bardzo dobrym uzupełnieniem tego jest jedna z klasycznych także metod projektowania User Experience i analizowania User Experience, czyli Customer Experience Map, czy Journey, jakkolwiek to będziemy nazywać, czyli to jest taka mapa doświadczeń, gdzie opowiadając tę historię, tak, gdzie macie sobie już te komiksy, albo ich nie macie, staracie się opowiedzieć historię użytkowania z danego produktu, albo rozwiązywania danego problemu. I tak jak widzicie te kolejne, jak wi widzicie te kolejne karteczki, to są kolejne etapy robienia czegoś, tak? Nie wiem, jeżeli jest to na przykład, mm, załóżmy rezerwacja, rezerwacja i wylot, rezerwacja biletu i wylot na wakacje, tak? Myślę o wakacjach, jadę na Bermudy, super, moje doświadczenie rośnie. Szukam biletu, no bilety są, cena, o Jezu, w dół, tak? Dostępność w dół, jeszcze gorzej, ale znalazłem promocję, ok, jest dla mnie miejsce, o coś tam, coś tam, jestem na urlopie, załóżmy, tak? Chodzi o to, że wizualizujemy historię, dzielimy ją na etapy, następnie Następnie budujemy tą taką krzywą doświadczeń, a w tych miejscach, gdzie jest bardzo, bardzo źle, zastanawiamy się, czy to właśnie nie jest miejsce dla naszego startupu. Czy to nie jest miejsce dla naszej usługi, bo możemy rozwiązać te problemy, bo możemy w jakiś sposób pomóc, <coughs> pomóc naszym klientom. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli zanim zaczniemy w ogóle element, zanim zaczniemy w ogóle element tego User Interface design, tak, czyli projektowania designu, zastanówmy się dokładnie. Co chcemy osiągnąć? Dla kogo? Persony, w jaki sposób e, oni się zachowują, jakie mają problemy, tak? Czyli Value Proposition Canvas, e, czyli Customer Experience Map, czyli scenariusze. Pomyślmy, jak można zbudować wokół tego model biznesowy, Business Model Canvas, prototypujmy go, tak? Myślmy o różnych rozwiązaniach, gdzie. Do, gdzie Maksymalizując wartość dla klienta, zmaksymalizujemy wartość naszego biznesu, a następnie przejdźmy do tego etapu, już takiego najbardziej przyjemnego, od którego wszyscy zazwyczaj zaczynają, czyli <laughs> myślenia o tym, jak ma to wyglądać. Bardzo ważna sprawa. Bardzo wiele osób o tym absolutnie zapomina, ale podstawowym narzędziem pracy designera jest ołówek i papier. Tak? Nie Akshur, nie Photoshop, nie technologia, nie siadanie od razu za monitorem, tylko wyciągnięcie zwykłej kartki papieru i oderwanie się od technologii i pomyślenie, co to to ma robić i w jaki sposób ma wyglądać. Jest, najlepszym sposobem na rozpoczęcie tego jest wzięcie swojego zespołu. Pokazanie im zamknięcie wszystkich laptopów, komórek, wyciągnięcie kartek papieru, ołówków, flamastrów i zaczęcie zacz, prototypowania, zaczęcie rysowania bardzo prostych szkiców. Jaka jest główna zaleta tego? Przede wszystkim każdy potrafi w jakiś lepszy bądź gorszy sposób rysować. Jeżeli pracujecie w teamie na przykład dla klienta, to najlepszym sposobem na zaangażowanie jest go. Jest zaczęcie rysowania interfejsów z nim. Wtedy poznamy jego sposób myślenia. Wtedy dowiemy się, co jest dla niego ważne. Więcej, możemy coś dorysować, tak? Możemy, tak jak tutaj zresztą widzicie, o tutaj, możemy powiesić wszystkie nasze pomysły projektowe na ścianie, tak? Zebrać je w jednym miejscu, przedyskutować. Więcej, to jest akurat, nie wiem, tu bardzo mało widać. To jest prototyp jakiejś tam aplikacji, aplikacji mobilnej, tak? Która, jak widać, aplikacja mobilna, tak? Czyli Długi design. Ekran oczywiście taki malutki będzie. I co można z czymś takim zrobić? Wyobraźcie sobie, że bierzecie kartkę tektury, bierzecie kawę tektury, wycinacie w niej dziurę wielkości iPhone'a, wkładacie kartkę do środka i macie prototyp. Tak? I możecie przesuwać to góra-dół, jeżeli projektujecie na Windows lewo-prawo. Wyjść z tym na korytarz i pokazać, zobacz jak to wygląda, co o tym myślisz, spróbuj z tego skorzystać. Tak? Mm, za pomocą Photoshopa, za pomocą komputera by Wam to zajęło dużo, dużo czasu, więcej byście mieli poczucie i Wasz użytkownik, z którym byście to testowali, że to już jest coś gotowego, to jest coś zamkniętego. Kartkę papieru można zgiąć, wyrzucić i zacząć od nowa. Jest to bardzo ważne poczucie, żeby nie przywiązywać się do pierwszych projektów. A z drugiej strony bardzo szybko możecie zwizualizować to <laughs> zwizualizować to, co chcecie zrobić. Tak? Korzystamy z papieru, korzystamy ze ścian, wieszamy swoje koncepcje. My naprawdę zanim powstanie pierwsza kreska na komputerze, marnujemy tony papieru, tony, tony żółtych karteczek i dużo flamastrów i idziemy do klienta z czymś takim. Bądź robimy to <laughs> sami. Dlaczego? Dlatego, że on z założenia widzi, że to nie jest grafika. Jak pójdziecie do nich nawet z czarno-białą makietą, to on na przykład się często dokończy tak. Hmm, macie kiepskiego grafika. Albo nie było, nie było was stać na lepszego, dlaczego ten formularz jest taki czarno-biały? I ciężko mu wytłumaczyć, że jest to makieta. Tak? Bo on widzi coś wizualnego, on widzi coś, do czego się już przywiąże. Papier ma poczucie tymczasowości. Mówicie, to jest tylko koncept. Tak? To jest nasza koncepcja, jedna z trzech. Możemy o tym podyskutować. Ja zrobiłem taki błąd w jednej z firm, gdzie pisaliśmy raport i nie potrafiłem czegoś wytłumaczyć słowami, szkicem. I narysowałem to w bardziej zaawansowanym narzędziu. Po pół roku w tym samym projekcie prezes, który był, czytał raport, a potem zobaczył, mój projekt, mówi nie, nie, jak, ale to jest złe. Ja mówię, dlaczego, panie prezesie? No bo to nie wygląda jak ten design, który zrobiłeś w raporcie. Ja mówię, panie prezesie, ale to tylko koncepcja. Nie, 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 on już był tak przywiązany po tym pół roku, że ciężko było mu wytłumaczyć właśnie, że to nie jest finalna koncepcja. Potem oczywiście przechodzimy dalej, w kolejnych etapach projektu <laughs> tworzymy prototypy, to jest pewnie coś, co się w tej chwili najbardziej z UX-em kojarzy. Jest bardzo wiele narzędzi, darmowych, niedarmowych, ale po coś taki prototyp tak naprawdę robi? Oczywiście dla celów komunikacyjnych, żeby pokazać w ogóle co to, to ma robić, ale bardzo ważne jest to, o czym Magda mówiła, że niestety w na to często nie ma czasu. Ja głęboko wierzę, że to jest jeszcze faza przed często wdrażaniem produktu, yy, gdzie tworzy, makiety tworzymy po to, żeby je testować i dokonywać modyfikacji tutaj bardzo szybko, bardzo tanio, bez udziału programistów bardzo często, a co za tym idzie, było pytanie o koszty, bardzo ograniczając koszty. Oczywiście gdzieś te koszty designu rosną, natomiast jeżeli sobie porównacie do kosztów poprawek na gotowym produkcie, no to w ogóle nie ma co mówić, one są znacząco, znacząco niższe. Plus macie wzrost jakości, bo macie feedback od użytkowników. <laughs> Oczywiście można to robić mobilnie. W pewnym momencie dochodzimy w pewnym momencie dochodzimy do, do kreacji graficznych tak? i jest wszystko cały, tak, Zaczyna być kolorowo. Ale to znów należy przetestować i myśleć o tym. Jak robić lepiej. O tym za bardzo o designie, jak mówię, nie chciałem mówić, ale to, o czym chciałem mówić, to jest testowanie. To jest slajd, którego jak widzę przy tym świetle nie widać. To jest widok z naszego, z naszego laboratorium, gdzie tak jak w innych badaniach marketingowych, tak, mamy lustro weneckie, możemy zapraszać użytkowników, testować każdy rodzaj aplikacji. Tak więc staramy się, wprowadziliśmy półtora roku temu do firmy tej bardzo jednoważną zasadę. Nie robimy żadnych projektów bez testów. Żadnych. Te testy mogą być tanie, te testy mogą być drogie, ale nie ma, nie ma projektu bez testów, ale nie w każdym projekcie oczywiście was będzie stać na wynajem profesjonalnej firmy badawczej, która wam wynajmie lustro weneckie, gdzie zrobicie prawdziwą rekrutację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda o testowaniu z użytkownikami jest jedna, że można to przede wszystkim robić bardzo szybko, jeżeli tylko chcecie i dosyć tanio. I chciałem was zapoznać z taką metodą <laughs> Rapid Iterative Testing Evaluation, w skrócie RAID. I to jest Podsumowanie projektu, który robiliśmy dla Getty Banku. Wiecie, ogromna korporacja, tak? Bank, wydawałoby się, skostniały, wydawałoby się, ale trafił się zespół u tego klienta, który powiedział: Nie, my naprawdę chcemy to zrobić tak jak trzeba i chcemy testować z użytkownikami, ale mamy mało czasu w projekcie i chcemy działać efektywnie. I my powiedzieliśmy: Dobrze, jesteście gotowi na ciężką pracę, to spróbujmy. I pracowaliśmy razem w tym projekcie przez 7 dni, tydzień, tak? I w ciągu tego tygodnia, pierwszego dnia. Pierwszego dnia przygotowywaliśmy prototyp do badania, ustaliliśmy scenariusze badania. Drugiego dnia do połowy testowaliśmy z użytkownikami na pięciu osobach, o ile, o ile dobrze pamiętam, tak, na pięciu, siedząc po drugiej stronie z klientem za lustrem weneckim. Przez cały dzień z klientem siedzieliśmy i na karteczkach zapisywaliśmy błędy, te, które wyłapywaliśmy. Potem do północy, klient bankowy, siedzieliśmy i analizowaliśmy te błędy, wyciągając wnioski. Następnego dnia klient wprowadził poprawki w prototypie, Kolejnego dnia, my przeprowadziliśmy drugą serię testów, po to, żeby zwalidować pomysł, i następnego dnia wprowadziliśmy poprawki z tych testów, i wdrożenie poszło dalej. 7 dni, 10 użytkowników, dwie iteracje testów, jakość projektu wzrosła maksymalnie. Więc jak ktoś mi powie, że nie ma czasu na testy, to jest bullshit, bo to można robić, tylko jest kwestia przyjęcia odpowiednich, odpowiednich założeń. A pod koniec dnia, tak naprawdę, jak nie macie, jak nie macie pieniędzy, to jest jedna podstawowa zasada. Wstanie odbiurka i testuj. To jest mój syn, który testuje wiertarkę akurat, ale, ale to jest prawda. Wystarczy, że weźmiecie swój projekt, pójdziecie do pokoju obok. Jeżeli pracujecie w jakichś co-workach, macie mnóstwo inteligentnych ludzi obok siebie, weźcie komputer, postawcie go przed kimś i zróbcie test. Tak naprawdę tylko i wyłącznie <laughs> tylko i wyłącznie to was broni przed uzyskaniem feedbacku od użytkowników, tak? Zresztą Delhi startup, tak? Po prostu get out of the building. Waliduj swoje koncepcje. Tak? I Vuex jest dokładnie tak samo. Przepraszam bardzo słowa, rusz tyłek od komputera. I jeżeli się nie boisz feedbacku, bo często to jest powód, to sprawdź swój projekt. Tak? Więc oczywiście można to robić profesjonalnie, ale moja, moja interpretacja tego faktu jest taka, że można to zrobić za zero złotych. I podsumowując, kilka takich rad bardziej powiedziałbym ogólnych od strony organizacji procesu, bo ten proces, jeżeli. Czy pracujemy w małej firmie, wewnętrznym zespole, czy w takich zespołach, jak mówiła Magda, czy <laughs> pracujemy dla klienta dużego, tak naprawdę ma kilka bardzo podstawowych procesów takich samych, etapów procesów i tak samo problemów. Magda mówiła, takie jedno zdanie zapamiętałem, że często UX jest sam, tak? I że tak się go pozycjonuje, że UX jest sam. I to jest największe zło dla projektu. Tak naprawdę jako UX, czy firma, która się zajmuje User Experience, czy osoba odpowiedzialna za tego typu aspekty, musicie zadbać o to, żeby Wasza rola w projekcie była bardzo ważna. Na każdym etapie musicie zadbać o to przede wszystkim, żeby nie być osobą, która tylko i wyłącznie kojarzy się z problemami, bo tam, bo dba o to, żeby były testy, bo jakieś, jakieś poprawki przynosi albo narzeka, tylko żeby było zrozumienie Waszej pracy i zaangażowanie całego zespołu. Jest taka historia, którą zawsze sobie przypominam. Naszego, naszego kolegi, który pracował w jednej z agencji 100 lat temu. Yy, I właśnie był na stanowisku UX, a wtedy jeszcze Usability Specialist się to bodajże nazywało. Yy, był czwartek czy w środę, a w piątek było ważne oddanie w projekcie. I on przyszedł i mówi do swojego pm Słuchaj, wykryłem błąd. Tu jest ma, to jest masakra po prostu, musimy to naprawić, bo nasi użytkownicy, nasi klienci będą mieli z tym duży problem. A ten PM mówi to stary. Środa po południu, piątek 17 oddanie. Nie ma szans, w ogóle? Klient się o to pytał? Nie. Znaczy klient w rozumieniu, w rozumieniu płacący. No to, no to co, o co chodzi? Ale mówi, ale słuchaj, ale to mój kolega, ale ty nie, w co ty wierzysz? tak, Czy ty nie wierzysz, że naprawdę, że to klient, że to użytkownik, że jest taki ważny? Nie, ja wierzę w piątek 17. I jeżeli nie zbudujecie tego poziomu, poziomu wiary w to, że się projektuje naprawdę dla użytkownika, a persony są jednym ze sposobów, bo Potem wyciągacie na przykład tego waszego wieśka koteckiego, którego razem stworzyliście ze swoim zespołem, i mówicie, ale co, już go nie lubisz? Tak? Już zapomniałeś, co dla niego tam stworzyliśmy? Pięć minut, okej. Okay. No to wiesz, no to, to jest kompletnie co innego. To jest jakby pierwsza rzecz. Więc należy zbudować takie poczucie, że robicie w jednym teamie. Chciałem jakby kilka takich rad przedstawić mniej więcej, jak to zrobić. No, pierwsza sprawa to, co powiedziałem, czyli stworzenie platformy komunikacji w postaci klienta zarówno dla działu marketingu, dla działu prawnego, dla IT, dla biznesu, dla każdego działu, który ma do czynienia z produktem i z użytkownikiem, żeby go poznali, żeby go razem stworzyli i wspólnie w projekcie <coughs> i wspólnie w projekcie dążyli do optymalizacji tego experience'u klienta. Tak to sobie pierwsza rzecz. Druga, żeby to było możliwe, to tak naprawdę musicie stworzyć team, który będzie w to wierzył. Nie ma nic gorszego niż postawienie się w sytuacji takiej osoby z boku, bo pod koniec dnia jak przychodzicie z projektem, to macie dwie reakcje. Podoba się bądź nie. Tak no to 50% to lepiej niż w totolotku, ale zawsze jest takie spodoba się czy się nie spodoba, spodoba się czy się nie spodoba. Jeżeli pracujecie metodami partycypacyjnymi, jeżeli pracujecie z zespołem, to nie ma czegoś takiego, może być czy zrobiliśmy to razem źle bądź dobrze, czy to, co razem stworzyliśmy pasuje do tego, co chcieliśmy osiągnąć, ale nie jesteście wyoceniani. Tak więc participatory design w tej chwili jest rzeczą, na którą my chyba w firmie najbardziej stawiamy. Czyli kombinujemy dniami i nocami, szczególnie w dużych projektach, jak zaangażować klienta, bo my jesteśmy głównie w tej specyfice jednak pracy z klientami, w proces projektowy i te warsztaty, które tutaj widzicie, są warsztatami z firmą NC+, widzicie tam taki puchar, taki złoty? Tam jest wygrawerowany nawet NC+. I wy... Długo kminiliśmy w jaki sposób zrobić takie warsztaty, żeby byli na nim dyrektorzy. W tej chwili będziemy mieli gdzieś tam być może z zarządem warsztaty. Metody takie właśnie pracy wizualnej są mega mega ważne, tak żeby od samego początku, żebyście określili z kim warto w organizacji pracować, kto ma wpływ na projekt, a następnie zastosować takie metody, żeby oni uczestniczyli w tym projekcie. Więc participatory design jest bardzo ważny. I tak naprawdę mówi się, że dobry UX designer nie tworzy projektów. Tylko fasylituje to, co myśli klient i organizacja. Tak naprawdę przeprowadza ich przez projekt dojścia do rozwiązania, a nie przychodzi z makietą. Tak? To, co mówiłem wcześniej, be smart, but always test. Tak naprawdę testowanie produktu na każdym jego etapie jest totalnie ważne. Tak? Od papieru przez makiety, przez grafikę, przez gotowe, wdrożone rozwiązanie i jak jakikolwiek UX designer wam powie, że a, proszę się nie martwić, ja tu jestem ekspertem, mam 10 lat doświadczenia, będzie dobrze. Nie. To znaczy, użytkownicy i świat się tak szybko zmienia, że nie ma możliwości, żebyśmy nie popełnili błędów yy, i to jest bardzo ważne także w komunikacji. Kilka lat temu też miałem taką sytuację, że miałem takiego dużego korpo klienta, nie zadbałem o, o, nie zadbałem o tą komunikację i wytłumaczenie mu po co się robi testy. Na kolejnym etapie projektu przeprowadziliśmy testy użyteczności, daliśmy do, po nich raport z modyfikacjami zmian, a dostaliśmy pismo, proszę zwrócić pieniądze za projekt. Państwo są ekspertami, Państwo zrobili błędy, użytkownicy pokazali, tak więc no tutaj też bardzo ważne, żeby przetłumaczyć, po co się te testy z użytkownikami robi. I ostatnia rzecz, która jest, która też jest bardzo, bardzo ważna, tak naprawdę podstawą całego user experience i myślenia o designie jest myślenie wizualne. I to chciałbym, żebyście też bardzo, bardzo zapamiętali, że zachęcenie do bycia kreatywnym, zachęcenie szczególnie ludzi, którzy na co dzień nie mają do czynienia z projektowaniem, tak właśnie prawników, marketerów, Technologów i tak dalej. Nie ma nic lepszego i nie ma lepszego narzędzia niż dać im kredki, papier, sprowadzić wszystko do poziomu dzieci. tak? Mówimy, nikt nie potrafi na tej sali rysować, dlatego rysujmy razem i generujmy rozwiązania. Jest to jedna z najpotężniejszych metod rozwiązywania problemów. I oczywiście nasuwa się pytanie, kto potrafi rysować? Przepraszam bardzo, to za chwilę ta anegdota. To jest jeszcze ostatnia anegdota osobista, a propos właśnie budowania, budowania komunikacji. To jest. Pamiętacie tego chłopaka z wiertarką? To jest ten sam chłopak trzy lata wcześniej. Kupiłem kredki. I to było tak, że do tego momentu, kiedy kupiłem te kredki, wiecie, małe dziecko kontaktu bardzo, bardzo mało. To jest slajd, który bardzo często na prezentacjach pokazuję, bo jak kupiliśmy te kredki, to ewidentnie po prostu nagle się nawiązał kontakt. Tak? Sprowadzenie po prostu kontaktu między dorosłym człowiekiem a dzieckiem do rysowania, do pewnej, do pewnej wspólnej platformy spowodowało, że nagle się dogadaliśmy. No, jeżeli postawicie Pytanie, gdzieś się by designera tutaj, a klienta tutaj. Może, tak. Ale kredki bardzo naprawdę działają. Więc na pytanie, czy potrafimy rysować? Nie, ja nie potrafię, ale to są jajka, które namalowałem sam na zeszłą Wielkanoc, które po godzinie zostały rozbite o ścianę przez mojego syna właśnie. Także bardzo was chciałem zachęcić do myślenia wizualnego, do używania ołówków, karteczek, odejścia często od biurka, bo user experience nie tworzy się w programach graficznych. Nie tworzy się w Photoshopie, w Akszurze, przy wireframe'ach, Tylko tworzy się dużo, dużo wcześniej i kompletnie innymi narzędziami i głównie tym, tutaj narzędziem. I do tego bardzo wysyłam, chciał zachęcić. I dziękuję. Ostatnia rzecz. Kod, kod, kod. To jest kod. I dla osób, które, dla osób, które byłyby zainteresowane, są jeszcze bilety. Ludzie z ID, of Frog Design, Nasdaq. Wielu, wielu film Spotify, Booking.com. Za tydzień Muzeum Historii Żydów Polskich, Trzy Dni Święta UEXA w Polsce zapraszam. Dziękuję.